Witam Cię bardzo serdecznie. Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. Namaste. Mentoring o numerze 27 ze mną dotyczy zjawiska czasu i przestrzeni. Czy to prawda, że czas przyspieszył? Jak sobie z tym poradzić? Jak wykorzystać ten pędzący czas, aby mimo tego zrealizować wszystkie swoje marzenia i wszystkie swoje pragnienia? Mentoring, czyli Twoja droga do mistrzostwa, z moimi wskazówkami. Z moją pomocą i z moim prowadzeniem. Zjawisko czasu i przestrzeni bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które zadał mi jeden z uczestników. Zapytał mnie w takim można powiedzieć bardzo Smutnym liście, ponieważ sam nie radzi sobie z tym czasem i ma wrażenie, że, że ten czas przepływa mu przez palce. Bardzo chciałby wrócić do lat 80., gdzie ten czas był taki jakiś wydłużony, było go więcej, albo mieliśmy takie wrażenie, że jest go więcej. I w tej aktualnej sytuacji po prostu nie radzi sobie z realizacją swoich marzeń i swoich celów, bo ma wrażenie, że oprócz Wykonania najważniejszej pracy już nic nie jest w ciągu danego dnia w stanie osiągnąć. Co z tym zrobić? Jak to w ogóle jest możliwe? Jak sobie to wytłumaczyć i jak wykorzystać to zjawisko, żeby mimo tego osiągnąć to, na czym Ci zależy? Zaczynamy od, od przejścia do matryksa. Czyli Matrix to wszystko, co jest wokół nas, jest iluzją. I popatrz, wszystkie tematy pojawiają się w jednym określonym momencie, w tym dobrym momencie. I dokładnie wczoraj napisałam kolejny rozdział do mojej drugiej trylogii, a mianowicie już do piątej księgi córka arcykapłana, gdzie opisywałam zjawisko iluzji, czyli w królestwie, do którego przybyła Mariam Salis z władcą Mrocznych Gór, pojawia się ta córka arcykapłana Alien i wszystko w tym świecie jest, jest światem iluzji, gdzie trzeba być bardzo, bardzo uważnym, co jest prawdą, a co jest iluzją. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o tej iluzji, dlatego ten temat świetnie, świetnie do tego pasuje w odpowiednim czasie i przestrzeni. Cały matryks, w którym żyjemy, jest oparty na iluzji, i cały matryks, w którym żyjemy, żywi się naszą energią. Czyli dlatego, wszystkie sprawy urzędowe zjadają nam tyle czasu i energii. Dlatego wszystkie sprawy bankowe zżerają nam tak dużo czasu i naszej energii. Dlatego wszystko, co związane z Matrixem i korzystania z jego plusów i unikania minusów zżera nam tak dużo czasu i energii. Był taki piękny, piękny film Wyścig z Czasem. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś czy nie oglądałeś tego filmu, to najwyższy czas, żeby sobie go przypomnieć, bo tam masz właściwie pokazany cały Matrix w całej swojej okazałości. Wiele osób z was zadaje mi takie pytania, czy my już żyjemy w takich dystryktach jak na przykład pokazane w filmie Igrzyska Śmierci. I wiele osób obawia się, że te dystrykty będą w kolejnym czasie coraz mocniejsze, coraz wyraźniejsze i coraz trudniej będzie Opuścić jeden dystrykt, żeby przejść do kolejnego. Tak, oczywiście, te osoby z Was, które słuchają tych wszystkich konferencji w Davos, w Szwajcarii, wiedzą, jakie są plany, wiedzą, yy, że te akurat osoby, które stoją tutaj na tych. Najwyższych stanowiskach w Matryksie, które oczywiście to są te osoby widzialne, jeszcze są te osoby niewidzialne, osoby czy, czy istoty niewidzialne. Im zależy na tym, żeby ten Matryks istniał i żeby jak najbardziej zniewalał i zasilał ich energią. No po to ten Matryks stworzyły, żeby czerpać energię, wzrastać, rozmnażać się i eksponować na inne planety. Możemy się tutaj kłócić, możemy sobie tutaj przypinać. Jakieś tam łatki teorii spiskowych. Nie ma to tutaj w tym momencie znaczenia, ponieważ uważam, że jeżeli słuchasz mojego mentoringu, to jesteś osobą bardzo, bardzo otwartą, która wie, że ja nie jestem żadnym guru, nie narzucam mojego sposobu patrzenia na świat. Ja jestem dla Ciebie tylko gwiazdą, która coś rozświetla, coś pokazuje. Do czegoś inspiruje, do czegoś motywuje, a ty bierzesz z tego to, co dla ciebie najlepsze i stajesz się mistrzem, a właściwie ten prawdziwy mistrz jest w tobie. Czyli nie kłócimy się tutaj, nie dyskutujemy jakoś negatywnie. Oczywiście wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości jak najbardziej w komentarzach czy w mailach do mnie, bo będziemy te tematy pogłębiać i, i jak gdyby. Patrzeć na nie z tej czy z tej perspektywy, ale nie kłócimy się tutaj o to, czy coś jest prawdą, czy nieprawdą, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co ty z tego mentoringu dla siebie wyciągniesz i jak to wykorzystasz. Czyli pierwszy film, z którym trzeba się zapoznać, to jest wyścig z czasem przypomnieć sobie ten film. I zwróć uwagę, że tam mieliśmy również dystrykty może one nazywały się inaczej czyli w tym miejscu. Gdzie mieszkali najbiedniejsi ludzie, ci ludzie mieli najmniej czasu. W tym miejscu, gdzie boga, y, mieszkali bogaci ludzie, oni mieli więcej czasu. I to już jest właściwie odpowiedź na Twoje pytanie: Czas powstał po to, żeby ściągać energię. Czas jest sztucznym zjawiskiem, które istnieje w matryksie, istnieje w iluzji, żeby kierować stadem owiec i żeby to stado owiec przynosiło jak najwięcej korzyści. Czyli czym bardziej ludzie są zaangażowani w sprawy matryksa, tym więcej czasu tracą. Czym są biedniejsi w swojej świadomości, tym więcej czasu tracą. Czym są mniej zaangażowani w sprawy Matrixa, tym mają więcej czasu. I czym są bogatsi w swojej świadomości, tym mają więcej czasu. Tak samo jak w tym filmie. Drugi film, z którym warto się zapoznać, szczególnie z tą.